No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony. W dzisiejszym wideo wrócimy sobie na moment do Layer Zero. Zrobimy sobie tutaj dwa testnety, konkretnie to będzie most właśnie Layer Zero i również będzie to aplikacja Omnisi, która pozwala nam operować NFT-kami na różnych sieciach. Dzisiejsze działania nie będą wymagały żadnego nakładu finansowego, więc bawimy się dzisiaj za darmo, a więc nie przeciągając, zapraszam na intro! Ale zaczniemy sobie od tego... Oczywiście musimy uderzyć do kranika, żeby uzyskać tokeny. Konkretnie potrzebne nam będzie Ethereum na Gorli. To wiadomo, to wbijamy na naszą koparkę. Potrzebujemy jeszcze tutaj testowe AVAXy i testowe USDC. Z tymi testowymi AVAXami nie ma problemu, ale z tymi USDC, sprawdźmy. Tutaj jak sobie wejdziecie, to elegancko można z tego kranika dostać tego AVAXa. A tutaj jest jeszcze, ale on jest ERC20. W sumie to ciekawe, czy... A nie, to tylko jeden USDC. No ale ja już sobie ogarnąłem, także nie potrzebuję. Bo tutaj jest ten kranik do tego USDC. Trzeba tutaj wkleić nasz adres, dać retwita i później kliknąć kapcze, ale ta kapcza tak zamula, że jeszcze się nie odmuliła. Takiego tweeta tutaj trzeba wystosować, ale to jest scam, w ogóle tego nie róbcie. Pokażę Wam inną opcję. Jak już tutaj z tego kranika wykopiecie sobie Ethereum, to później uderzamy na Uniswap. Uderzamy na Uniswap też po sieci testowej Gorli. I tam po prostu tutaj, sieć testowa Gorli. Tutaj czasami mówicie, że nie widać jest tych sieci testowych, wystarczy tutaj nacisnąć o Show Testnet, Don't Show Testnet, Show Testnet, Don't Show Testnet. No i tutaj po prostu na tym Uniswapie możemy sobie zrobić. Słapa na USDC to chyba będzie to USDC, bo widziałem że tam miałem jedną sztukę. Także sprzedajmy sobie na przykład 0,1 Ethereum na USDC. Zrobimy sobie o takiego eleganckiego swapa, nawet dość drogie. Chyba tutaj jest to Ethereum, zatwierdzamy na naszym Metamasku i elegancko możemy sobie to jeszcze dodać do portfela. Ad. Poczekajmy, aż tu przejdzie ta transakcja na Uniswapie. Wtedy wskoczy nam tu balans elegancko i już możemy działać. Więc teraz, jak wrócicie do tego artykułu, to wchodzimy sobie tutaj USDC Demo Layer Zero Network Bridge i ten bridge wygląda tak. Tutaj możemy sobie wysyłać tokeny z Gorli na Fuji. Fuji to jest testowa sieć Avalanche. No i wyślijmy sobie tam na przykład 300 dolarów. Przetransferujemy sobie na to Fuji, i później przetransferujemy sobie z powrotem. Dobra, przeszło to była próba. Oczywiście teraz dopiero musimy zatwierdzić tą transakcję. Na początku dajemy pozwolenie, żeby ten protokół mógł używać naszych tokenów, a dopiero później ich używamy. No i jest, poszło, ale dalej jest pending, dalej czekamy. Dobra, bo kręci i kręci i nie może wykręcić. Polecimy teraz w drugą stronę. No i tutaj widzę, że jeszcze nie doleciało to USDC, bo mam cały czas jedną sztukę, ale to tą jedną sztukę możemy sobie wysłać w drugą stronę transfer. Niech to leci tam. Żeby one się tylko nie zdarzyły, już się po drodze przecież. Aprow i lecimy z tym. Dobra, potwierdzone. Trzy potwierdzenia przeszły. No i niby już wyleciało, ale jeszcze go nie widać. Dobra, tu niech się kręci, a my możemy lecieć dalej. W ogóle oni na tym layer zero mają również taki projekt Stargate. Ten projekt Stargate można stejkować sobie na różnych sieciach. Wejdźmy na CoinGecko, to wam pokorzę. Gdzie możecie ten token dostać? On jest generalnie wszędzie. Jeśli chodzi o ceny, no to Binance, Bybit, Bitget, BKX, Bitmart, Huobi, Coinbase itd. Na giełdy zdecentralizowane, to macie Trader Joe. To jest właśnie Avalanche. Macie Pancake Swap, czyli tutaj jest Binance. Jest Spooky Swap, czyli e, Phantom. Jest Sushi Swap, czyli Polygon. Jest Uniswap Optymizm. Jest Uniswap Arbitrum. Mamy Curve, czyli Ethereum. No, także jest wybór. Ja już nagrywałem materiał o tym tokenie i o tym stakingu. Było to jakoś w maju, z tego co pamiętam. W maju jakoś tutaj. No, czyli można uśrednić w sumie tą cenę, bo jesteśmy prawie. 50% w plecy. Tutaj wam podwieszę to wideo. Możecie sobie obczaić. Wydaje mi się, że warto jest stejkować ten token, i na pewno warto jest uczestniczyć tutaj w różnych głosowaniach. A żeby właśnie uczestniczyć w tych głosowaniach, no to trzeba mieć zastejkowane jakieś tokeny. Sprawdźmy czy to przeszło. Chyba nie przeszło jeszcze, jeszcze kręci. Dobra to lecimy z kolejnym testnetem, którym będzie Omnici. I Omnici w tym tygodniu dał nam tutaj możliwość do transferowania swoich środków między Aptosem a Polygonem. Mogą, obsługują oni tutaj portfele Marsian i Petra. Możemy sobie wymintować NFTK, wymintować całą kolekcję w sumie. Tutaj mają jeszcze whitelisty. To są nowe funkcje, które dodali tutaj na tej platformie. Tą platformę również już testowaliśmy sobie wcześniej. Stworzyłem całą playlistę, jeśli chodzi o ten Layer Zero. Więc to wideo, które zaczynaliśmy testować Omnicy, możecie zobaczyć tutaj, wam również podwieszę. A my będziemy mintować NFTK. Będziemy mintować, chyba, w sumie 3 NFTK. Dobra, wbijamy tutaj. Łączymy się naszym portfelem Marsian. Ja się Marsianem akurat łączę. Launch up, start. Tutaj możemy sobie wybrać jakiegoś obrazka, z którego stworzymy NFT. -ka. Proszę bardzo. Mój sprzęt znowu będzie NFT. Wymintujemy, za darmo sobie wymintujemy. Tutaj mamy jakieś podpowiedzi. Trzeba ustawić najpierw nazwę tej kolekcji. Michu będzie nazwa. Confirm. Później background. Background to nie wiem, maskę moją mityczną wstawimy. I teraz jeszcze logo. Hmm. Dobra, takie sobie damy logo. Set the mean price jest 0. A nie, chyba musimy ustawić jakąś. To ustawimy 0,1. Set the collection description. Dobra, confirm. Set the website. A ja właśnie wstawiłem tam website. Dobra. Confirm. Set minting dates. Będziemy mintować dzisiaj o godzinie 18. .00. I minting będzie trwał 7 dni. Tutaj jakieś dodatkowe opcje. Gaming powiedzmy. Reszta mnie nie interesuje. Royalities nie chcemy. Confirm. Set. Jednak trzeba było ustawić to royalty. Dobra. Launch connection. Teraz nam się uploaduje. Ten nasz obrazek i mamy potwierdzenie. Ciach. Error could not create the collection. No elegancko. Jest po prostu pięknie. Wspaniale jest. Dobra, druga próba. Mamy gaz. Teraz czuję, że pójdzie. Poszło. No i elegancko. Widzicie. Nigdy się nie poddawajcie, jak Wam coś nie wychodzi za pierwszym razem, bo nigdy Wam nic nie będzie wychodzić za pierwszym razem. Także warto jest próbować do bólu. Dobra, tu możemy jeszcze ustawić whitelisty. To jest właśnie jedna z nowych funkcji. Ja tutaj wpisałem jakieś, jakieś portfele. Ustawmy teraz datę. No to będzie ta sama przecież musi być chyba. Dobra, na whitelistie mintujemy jednego NFTK. Na public mintujemy 3. Zatwierdzamy znowu jakiś error. Coś jest tutaj z tym adresem. Oni chcą, żeby adres miał 66 znaków, żeby był dopasowany oczywiście do aptosa. No i teraz przeszło. Pamiętajcie, żeby tam nie dawać żadnej spacji na przykład. Dobra, sprawdźmy teraz tą kolekcję. Wszystko tutaj jest. Items remining. Dobra, ale teraz nie możemy wymintować, no bo ustawiłem, że minting zaczyna się wieczorem. Więc, na szybko zrobię teraz nową tutaj kolekcję. Create for free. Dobra, decydujący moment. Launch connection i dupa. Dobra, ostatnia próba. Jak teraz nic nie wyjdzie z tego, to zamykamy. No, nie wiem, nie wiem. Próbowałem wszystkiego. Próbowałem wszystkich moich sztuczek. Odłączanie się portfelami, refreshę, wyłączanie przeglądarki, włączanie przeglądarki, wyłączanie portfela, zmienianie sieci. Nic nie działa. Ale w razie w, no to zostawię Wam ten testnet, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to zacznie działać. Te testnety ostatnio to nie jest łatwy kawałek chleba, <noise> także to musimy próbować. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale na tym CanalApps tutaj e, trzeba robić swapy, znaczy trzeba, nie trzeba. Można robić swapy i oni tutaj dają formularze na Discord, są do wypełnienia. A druga sprawa, tu jeszcze się trzeba na ten Overline'a się logować. Jest ten overline i w tym Overline też tutaj jakieś, jakieś tokeny teraz do, do rozdają. Jak się logujecie raz dziennie, no ta aplikacja też tak słabo działa, Wykracza im się tutaj bardzo często. Jak się logujecie raz dziennie to dostajecie jeden token. Sprawdźmy Atodex'a. Atodex'a już dzisiaj robiłem, także nie mamy co tu sprawdzać. Możemy sobie pulę płynności postawić jakąś taką na szybko. Ciach. Zobaczymy czy działa. Nie działa. Dlatego właśnie nie robiłem. Jeśli chodzi o nody, no to stoję trochę w miejscu na tej Celestia. Wczoraj ściągałem cały blockchain, tam chyba było ze 40 giga tego, a dzisiaj znowu nie mogę zainstalować portfelu na tym nodzie. Także potrzebuję pomocy, tylko chłopaki chyba jeszcze śpią. I też wynalazłem informację, że ten testnet, ten nod Neutrona jednak nie będzie wynagradzany, nie jest incentive, więc raczej to będzie lipa. I nie wiem czy go zrobię, no póki co to chciałbym dociągnąć tą celesję do końca, bo już się grzebę z tym z czwarty chyba dzień. Więc dobra, to by było na tyle ode mnie, dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, jo!